Kultura, 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 kultura. kultura. Siemanko, tu mat, podcast Rap Matters, portal brakkultury.pl. Dziś hot take redakcyjnego kolegi Owczeka, który powiedział, że anty-Rogala DDL to najlepszy polski eksperymental rap ever. No i chyba nie, ale wylosowało się trudne, przyznam. Wypadałoby zacząć od tego w ogóle, czym jest eksperymental rap, bo Wikipedia zrównuje w pewien sposób alternative rap i eksperymental rap, ale to chyba zły trop, bo wtedy musielibyśmy brać pod uwagę brzmienia takie jak The Soul czy, czy MFT, ale to, to nie o to tu chodzi. Wydaje mi się, że bliższy jest Rate Your Music, który definiuje eksperymentalny rap jako niekonwencjonalny w porównaniu z tym tradycyjnym, klasycznym rapem i odnosi się to do struktury kawałków. Do ich rytmu, do innego niż zwykle samplowania, czy do dodawania przeróżnych dźwięków, w którym brakuje harmonii, ale też ten podgatunek ma wcielać elementy nietypowe dla normalnego hiboru. W dodatku eksperymental rap stoi obok, czy, czy stoi ponad, albo nie wiem, wchłania industrial rap, czyli podgatunek bardzo popularny i rozwinięty w Stanach, rozwijający się także u nas, ale także ma mieszać się z abstract trapem, chociaż tutaj byłbym ostrożny, bo tutaj chodzi bardziej w sensie owczykowi chyba bardziej chodzi o brzmienie niż o teksty w tym take'u. Eee, no i tak, Death Grips, JPEG Mafia, Injury e, Reserve, Danny Brown to są oczywiste odniesienia jeśli chodzi o eksperymental, Rap, ale nie zapominajmy, że w ten podgatunek włącza się też na przykład płyta i ze Westa włącza się Deltron, Company Flow e, czy, czy Introducing e, DJ'a Shadow'a, więc mierzymy dość szeroko. Jeśli chodzi o Polskę, no to posługując się rymem e, i mówiąc o konkurencji dla e, Rogala i jego anty, Swoją drogą jest tam sklasyfikowany bodajże na dziewiątym miejscu, więc dość wysoko. No to musimy wspomnieć o LSO, o solówkach Cemaza, o Synach, o producenckiej 8.8, o Tonfie, które jest bardzo wysoko na rymie, chyba jeszcze trochę jest overrated i parę lat musi minąć, by gdzieś ta ocena się ustabilizowała. Jest też nie wiem, Biały Tunel, jest Sinę z Wrocławia, są projekty Bonkiewicza, czyli na przykład Nivea, jest też LUC czyli typowa, mądra muzyka dla słuchaczy trójki z nowszych rzeczy jest Shafter, jego y, ramotka, jest, nie wiem, break korowa, dekombinacja y, jest też Bartuś419 jest MFC, jest Feno Koze by się dało tam wetnąć także znowu Trudno jest mieć jedną miarę, którą można by jakoś tak ładnie przyłożyć i ocenić, e, czy to jest lepszy eksperymental rap, czy inne. E, trudno jest, jest jakieś jasne kryteria obrać, bo te eksperymenty idą w różną stronę. Tak? Czy w tą industrialną, czy w rokową, czy w elektroniczną, noizową. E, a Rogal poszedł w kierunku wiksiarskim e, i chyba tylko żabka robi podobne rzeczy. No ale tak czy inaczej, Anty jest w pewien sposób unikatowy. Dobra, na no, czym w ogóle e, Anty jest? Otóż jest wiksiarskim projektem Rogal. DDL. Nie pierwszym w jego wykonaniu, ale po cyklu legendarnych nielegali i myślę, że step records pod, podpisujący Rogala prawdopodobnie liczą na to, że Rogal dostarczy właśnie uliczny projekt, że, że będzie sobą i że no, zmieni uliczny rap. No, chociaż tak naprawdę nielegalami już to zrobił. A tutaj zadziało się techno i to techno w takim znaczeniu wiksiarskim. Rogal dalej jest Rogalem ze swoimi wspaniałymi potokami myśli, z milionem skojarzeń, z niekończącymi się zwrotkami, ze sztywnym flow, z barwnymi porównymi z brutalnym językiem i jest to oczywiście świetne pod, pod tym względem, jeżeli się lubi Rogala, bo tutaj próg wejścia bywa dość wysoki. Płyta wywołała skrajne emocje w, w czasach premiery, doceniał ją Żulczyk pisząc o niej długi esej, ścierał się z nią Flint, który wystawił finalnie 5 na 10, ale były momenty w tej recenzji, gdzie mocno po niej jechał. DJ nie, niemal na porces nie potrafił zrecenzować tej płyty, także zaprezentował po prostu kilka długich linijek ze z kojarzeniami, które ta płyta budzi, ale też z skojarzeniami, których używa rogal. Na rymie można też przeczytać recenzję krynia, która jest miażdżąca po prostu, a to osoba, której opinię bardzo sobie cenię, więc ten przekrój ocen by był przeróżny. To nie dziwi. Podobnie jak redaktor wycisło, ja nie wiem, czy ta płyta jest dobra. Z tym, że to nie ma żadnego znaczenia. Z jednej strony trudno jest rzeczywiście przez nią przebrnąć, bo jest i długa, i kawałki są długie, i no, rogal jest specyficzny. Jak się nie lubi takiej muzyki, no trudno, to, to, to nie, nie uda się chyba nikomu tak na siłę do niej przekonać. Z drugiej strony, w odpowiednich warunkach, to jest fenomenalna przygoda. Przykładając do anty jakieś truskulowe linijki z ocenami, no wyszłoby nam, że e, ileś wersów jest pozobitym, że rok ale nawet nie trafia z podbitkami, że niektóre linijki są jakimiś słabymi wypełniaczami e, zjadanym swego ogona, że goście są do wymiany, ale kurczę to nie mogło brzmieć inaczej. Tutaj wszyscy ci uliczni e, goście, którzy jadą w typowo uliczny sposób, brzmią idealnie wkomponowani w ten album i jakimś cudem pasują. E, Rogal solo bywa mistyczne, jest też bezczelne, jest wulgarny, potrafi rozpocząć płytę ciekawym wersem, czyli może brak mi fantazji, lecz nie kurwa finezji. Potrafi przepraszać wydawców za to, że dostarcza im taki właśnie projekt. To jest mega rzeczą w ogóle. Jest krytyka sceny, są zarzuty o to, że, że każdy się sprzedał, jest follow-upowanie samego siebie wielokrotne. E, no, Rogal potrafi być bezpośredni w ocenach, gdy, gdy rzuca Weź, weź przetrzyj sobie Instagram, bo cieknie z niego materializm. Lecz wina nie jest tu nasza, wszystkich skaleczył nas kapitalizm. Czerwone Porsche jak zielone dolary, jebać, błękit sklepienia. Liczy się tylko tu i teraz, i nie ma, że, że kurwa nie znajdzie się cena. Może to nie jest jakieś super błyskotliwe, ale jakże celne. Samoświadomie też Rogal definiuje swój styl jako. Czwarta kawa, trzecia szlugów rama, dwa kroki do puchy, trzy kroki do trumny, piąta na osi, beat, kartka długopis, chemia na doping, styl Burdel King. I takich momentów jest tutaj mnóstwo. No, Niemniej są też tutaj momenty, które wyrwane z kontekstu całej typu, tej płyty są zwyczajnie słabe. Donatella Diss, kawałek z Dixonami, posikać Serca, to nie są po prostu dobre numery i nie wyobrażam sobie, by ktoś się sobie tak włączył, o, jako jeden kawałek. Oczywiście, gdy leci całość i gdy jesteśmy w tym trybie roller Coastera, gotowego na wszystko, to daje się zignorować, czy nawet wchodzi jakoś tam, bo, bo cała płyta jest jaka jest, ale no trzeba przyznać, że druga połowa tej płyty nie jest aż tak ciekawa e, jak początek. Wydaje mi się też, że Rogal musi nawijać solo, ewentualnie w prostym koncepcie, że on zwrotkę, ktoś inny zwrotkę bo tak jak w kawałku z Dicksonami, gdzie co chwilę wrzuca kilka warców, no traci werwę i staje się po prostu zwykłym ulicznikiem bez e, swojej maski superbohatera. Kominiary superbohatera w zasadzie. E, niemniej, jak już, jak już tak oceniamy plusy, minusy, to e, na pewno Peja zasługuje tutaj na wielkie wyróżnienie, bo jego zwrotka jest jedną z najlepszych w ostatnich wielu latach. Mocna, energiczna, dosedna, super się tego słucha. Finalnie, jakbym miał stawiać jakieś tam oceny, to pewnie wahałoby się między 6 a 6,5 na 10, ale gdybym miał je jakoś super dogłębnie pisać o tej płycie, to przepaliłoby mi styki, bo jest tam naprawdę dużo rzeczy i trudno to jakoś sklasyfikować, trudno do tego przyjąć dobrą miarę, trudno, trudno, trudno z tą płytą jest po prostu i tyle. Ja tę podróż lubię raz na jakiś czas sobie ją zaaplikować, ale. No też trzeba powiedzieć jasno, że Rogal dawał lepsze rzeczy na nielegalu i tyle. No niemniej, co może być lepszego, skoro stwierdzam, że Anty to nie jest najlepsza płyta eksperymentalna w polskim rapie? Najprostszym wyborem byłby Style i ich Lato w Getcie albo Złoty Strzał, bo poniekąd to jest eksperymental rap. Jeżeli ci mało, jeżeli to jest trochę na siłę drogi owczeku, to wybrałbym coś z LSO: najlepiej Cemas na bitach Kiełasa, a jak nie, no to nawet solówkę Mistyk Cemaza. Yy, częściej słucham i, i w ogóle no, 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 no lepsze i tyle. W kategoriach takiego świadomego, eksperyment, eksperymentalnego rapu, pewnie w jakichś tam obiektywnych ramach mogłaby wygrać Tonfa. Choć to akurat skład, którego do którego osobiście nie umiem wracać, choć doceniam. A jeżeli miałbym wybierać coś, co jest bliskie rogalowi, i nie wiem, nie robić fikołków, że, że nie wiem, LSO jest takie, rogal jest inny, ale no wybieram to, to taki subiektywny wybór w zasadzie. I no, gdybym miał pokazać paluchem, o to, to jest lepsze, to wiesz, co bym wybrał, Owczeku? Seven Days of Techno Rogala DDL. I to by był album, który jest na pewno lepszy niż Anty. Bo jest to album bardziej skondensowany, bo jest lepszy produkcyjnie, bo jest dobitniejszy tekstowo, lepszy jest nawikowo, bez łaków na fitach. No jest serious, ale jakoś możemy to chyba wybaczyć. I to jest na pewno bardzo mocna pozycja od Rogala, a inna niż jego uliczne rzeczy, ale o tym może w innym odcinku, nie? I tyle, generalnie kochani. Przestańcie słuchać kart na czasie i cyferek. Zacznijcie słuchać bezczelnego rapu, idealnego do robienia biska na siłowni. Dajcie znać, co myślicie o Anty i o innych eksperymental rap płytach, a ja zapraszam do swojego Instagrama, Twittera, na Discorda, brak kultury, a nawet na swojego Facebooka. Na razie.